Sponsorem programu jest firma ESSE, producent pojemników półpodziemnych Bagio. www.bagio.com.pl. Nie ma darmowych usług publicznych. Wszystko kosztuje. Każda usługa, nawet ta, za którą ty jako pasażer, jako mieszkaniec nie płacisz, ma swoją bazę kosztową. Wykonywanie takich usług musi być związane z generowaniem kosztów, bo pracownicy mają wypłaty, bo trzeba kupić autobus czy jakiś inny składnik majątkowy, trzeba spłacać zaciągnięte kredyty i tak dalej. Każdy podmiot, czy to prywatny, czy komunalny, realizując usługi na zlecenie miasta, generuje koszty i te koszty muszą być pokryte. Pytanie tylko, czy pokrywane w 100% z portfeli mieszkańców, czy też w jakiejś części z portfeli mieszkańców, a w pozostałej części z budżetu miasta. Aby zapewnić, że dane koszty są racjonalnie ułożone, czy też, mówiąc inaczej, że ścieżka ceny jest zarządzalna, można wykorzystać tak zwaną konstrukcję powierzeniową. Oznacza to, że bez procedury przetargowej można wykorzystać spółkę komunalną do tego, aby to ta spółka świadczyła usługi w standardzie określonym, ściśle zdefiniowanym przez miasto i spółka ta jest kontrolowana przez miasto pod kątem generowanych kosztów. Powstaje pytanie, czy też wątpliwość, czy takie rozwiązanie jest racjonalne. Tak, pod warunkiem, że można mieć benchmark w postaci operatora prywatnego, który wspólnie z podmiotem komunalnym będzie wykonywał usługi publiczne w danym mieście. I teraz współpraca, czy też współistnienie tych dwóch podmiotów będzie nam pokazywało, że z jednej strony operator prywatny nastawiony na maksymalizację zysku, czy też innych celów gospodarczych i chwała mu za to, będzie wykonywał dane usługi jak najsprawniej, może nie najstabilniej, ponieważ zawsze może przestać je wykonywać, podczas gdy spółka komunalna jest to podmiot, który musi panować nad stabilnością i trwałością danej usługi, tak aby miasto było obsługiwane pod kątem usług komunalnych. Czy racjonalnym jest, aby usługi komunalne były wykonywane tylko i wyłącznie przez prywatnego albo tylko i wyłącznie przez komunalnego operatora? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Zależy to od wielu czynników, ale co do zasady, dobrze jest, aby to był swoisty miks tych dwóch usług, żeby operator komunalny mógł patrzeć na sprawność operatora prywatnego, a ten drugi brać pod uwagę stabilność wykonywanych usług przez operatora komunalnego. Sponsorem programu była firma ESSE, producent pojemników półpodziemnych Bagio. www.bagio.com.pl